Deszcze niespokojne potargały sad, a my na tej wojnie ładnych parę lat. Realizację serialu Cztery pancerni i pies rozpoczęto na początku 1965 roku. Wiosną 1965 roku ekipa filmowa przeniosła się do Żagania, gdzie powstała większość zdjęć plenerowych do pierwszych 8 odcinków pierwszej serii Czterech pancernych i psa. O wyborze tego małego miasteczka na naturalne obiekty zdjęciowe zadecydowało kilka czynników. Po pierwsze, tak zwany wówczas trójkąt Żagań-Krosno-Drzęskie-Gubin był jednym z największych na terenie kraju zgrupowań wojsk pancernych. Natomiast sam Żagań, kadra oraz żołnierze nazywani byli pancerną stolicą Polski. To właśnie żagańskie jednostki wojskowe udzielały filmowcom niezbędnej pomocy. Z 8. Pułku Czołgów Średnich wypożyczano czołgi, które grały w filmie. Również wielu żołnierzy z żagańskich jednostek pojawiło się w filmie w charakterze statystów. Na korzyść Żagania przemawiało także jego położenie geograficzne. Miasto leży w rozwidleniu dwóch malowniczych rzek, Bobru i Czernej, a dookoła rozciągają się Bory Dolnośląskie. Kolejnym atutem Żagania była zachowana w lepszym bądź gorszym stanie przedwojenna architektura miejska. Bezpośrednie sąsiedztwo obiektów zdjęciowych z żagańskimi czołgowiskami pozwalało znacznie zmniejszyć koszty produkcji. My czterej pancerni, rudy i nasz pies. Scena powitania wkraczających do Lublina żołnierzy w odcinku drugim Radość i Gorycz powstała na ulicy Tadeusza Kościuszki. We wspomnianej scenie pojawiło się wielu mieszkańców tej znajdującej się poza centrum miasta uliczki. Szczególny udział miały w tym okoliczne dzieciaki, których sporo zjawiło się na planie. Przyjdźcie do nas, co? Do fabryki w goście. O tu zaraz! To jest koło szkoły, za rzeczką. Ogródku róże. Czerwone? Jedziemy dalej. Ale może zatrzymacie się niedaleko stąd. Może. Od czasów realizacji serialu ulica zmieniła nieco swój wygląd, ale w dalszym ciągu istnieje ten charakterystyczny ciąg domków jednorodzinnych, doskonale widoczny w filmie. Od jednej z mieszkanek Żagania, która mieszkała przy ulicy Kościuszki, rekwizytor pożyczył wielkie lustro, miednicę, w której Grigory mył nogi, a także stare żelazko, którego używał Olgierd. Nie wypada się spóźnić, ludzie czekają. Chłopaki! Jadę do Lublina po prowiant! Zabierzecie się ze mną? Chłopaki, jademy! Panowie! No zatrzymajcie! Chłopaki! Chłopaki beze mnie! W scenie przyjazdu do fabryki ciężarówka wiążąca czołgistów jedzie od strony ulicy Bolesławieckiej i przejeżdża przez most na rzece Czernej. Fabryka, którą odwiedzają czołgiści, to dawne zakłady tkanin dekoracyjnych Dekora przy ulicy Bolesława Chorbrego. W scenach nakręconych na terenie zakładu w charakterze statystów wystąpiło wielu ówczesnych pracowników fabryki. Idźcie. Nie czarta. O. No.
Tego czornego już żeście poznali. Proszę, kochani. To było gimnazjum Królowej Jadwigi. Zostałam w nim pielęgniarką. Fani serialu zapewne doskonale pamiętają zabawną scenę, w której Guslik podczas wizyty czołgistów u nauczycielki usiłuje dopaść uciekające po talerzu jajko. Pamiętam, jeden staruszek przyniósł nawet wspominać... Charakterystyczny domek, w którym powstawały te sceny, znajduje się przy ulicy Nadbobrze, w centrum Przegania. Słów mało, wódki mało. No serca, bardzo dużo. Nie? Myślałeś to, że dziadka znajdziesz? A jak? Coście pili? Wiśniówka. Soir de Paris? Co jest? Idziemy, chłopaki. Po zakończonej wizycie u nauczycielki pancerni odjeżdżają ciężarówką, machając na pożegnanie. W tym krótkim ujęciu widoczne są dwa budynki, znajdujące się do dziś przy ulicy Pstrowskiego. My czterej pancerni, rudy i nasz pies. Jednym z ciekawszych rzekańskich obiektów, jakie pojawia się w serialu Cztery pancerni i pies, są ruiny po niemieckiej papierni. Wiosną 1965 roku w żagańskiej papierni zainstalowała się na kilka dni ekipa czterech pancernych i psa. Ruiny fabryki były naturalną scenarią wydarzeń z odcinka czwartego Psi Pazur, w którym załoga Rudego rusza z odsieczą dla okrążonego batalionu kapitana Baranowa. Płynąca nieopodal papierni rzeka Czerna kilka razy pojawia się na ekranie, między innymi w scenie, gdy do ruin na pontonie podpływają niemieccy żołnierze, a także w scenach walki, gdy raz po raz któryś z walczących wpada do wody. Od momentu realizacji filmu poniemiecka fabryka, a także teren wokół niej znacznie zmieniły swój wygląd. Jednak mieszkańcy Żegania bez problemu rozpoznają w filmie poniemiecką papiernię. My czterej pancerni, rudy i nasz pies. W centrum Żegania filmowców szczególnie zainteresowała stara poniemiecka zabudowa przy ulicach Brackiej i Warszawskiej. Miejsca te zostały wykorzystane w odcinku 6 Most do nakręcenia scen walk na warszawskiej Pradze. Kilka ujęć szturmowania miasta zrealizowano na rozległym podwórku w pobliżu ulicy Długiej. W tych krótkich fragmentach filmu w tle widoczna jest wieża żagańskiego kościoła parafialnego pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła. Dziś trudno wskazać, w których dokładnie miejscach filmowano warszawskie ujęcia, gdyż ta część miasta wygląda dziś zupełnie inaczej. Tuż po zakończeniu realizacji serialu przystąpiono do systematycznego wyburzania zniszczonych kamienic. W Żeganiu znajduje się także szpital, znany widzom z odcinka 6 Most.
Do nakręcenia sceny randki Janka z Marusią w przyszpitalnym parku wykorzystano teren przylegający do klubu garnizonowego w Żaganiu. Gdzie masz szalik? Doskonale widoczny w tle budynek klubu przy ulicy Żarskiej pamięta jeszcze czasy, kiedy wypoczywali w nim niemieccy oficerowie ze stacjonującego w Żeganiu przed i w czasie II wojny światowej 15. Pułku czołgów Wehrmachtu. Razem jechaliśmy do armii, razem do brygady. Czterej pancerni, rudy i nasz pies. Większość scen batalistycznych do pierwszej serii czterech pancernych Hipsa powstała na poligonie przy jednostce Szawiań Las. We wspomnianym miejscu zrealizowana została m.in. scena wyprawy Janka i Guslika do sztabu brygady w odcinku 5. Rudy, Miód i Krzyże. Podczas której niemiecki oficer snajper trafia jelenia w termos z krupnikiem. Co jest? Snajper dostałem. Gdzie? Z tamtej strony piec. W wielu ujęciach widoczna jest również tak zwana droga czołgowa, swoista obwodnica miejska przeznaczona dla ciężkiego sprzętu wojskowego. Na opisanej trasie powstała scena otwierająca odcinek 3, gdzie my, tam granica, czyli nocny przejazd i postój kolumny czołgów pod charakterystycznym wiaduktem. W północnej części żeleńskiego poligonu zrealizowano sceny z odcinka 1 załoga, rozgrywające się w sieleckim obozie. Między innymi słynną scenę, w której Grigoryj wbija czołgiem gwóźdź w drewno. Ty, słomie! Tygrysa zabić, a skóry nie zepsuć, nie? Tak trzeba jeździć! W tym samym miejscu zrealizowano także scenę dekoracji pancernych krzyżami walecznych z odcinka 5 Rudy, Miód i Krzyże. Zdjęcia w Żeganiu trwały do września 1965 roku. Jesienią filmowcy wrócili do Wrocławia, gdzie kontynuowano pracę w halach zdjęciowych WFF, a także w podwrocławskich plenerach. No, Szarek, uszy do góry!